Cześć, witajcie wszyscy na nowy, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam kolejną aplikację VOD na Androida, usługę, a mianowicie będzie to usługa TVN Player, czyli jest to usługa VOD od telewizji TVN. Nie musicie się usługą, pokażę Wam, jakie tam są funkcje za darmo, co to można obejrzeć za darmo, jakie są pakiety płatne, nie? Pokażę tą aplikację i na koniec pokażę Wam jeszcze tą aplikację na komputerze. Także zaczynamy. Otwieramy sobie sklep Play, bo żeby pobrać tą aplikację, pobieramy ją ze sklepu Play, jak każdą inną aplikację. A już tą aplikację mam zainstalowaną, więc nie będę już jej pobierał, żeby nie marnować bez czasu. Ale Wy sobie pobieracie jest to ten player. Ja wam linka dam do tej aplikacji, bo jest kilka aplikacji o nazwie player i się można pomylić. Więc ja wam dam linka, sobie skorzystajcie z linka, bo możecie się pomylić. Nie? Ja już tą aplikację mam zainstalowaną, więc ja sobie już ją teraz otworzę. Musimy zezwolić na. Nie trzeba zezwolić na lokalizację, więc sobie odmawiamy. Na aparat. Po co zezwolić? Po co aplikacja VOD dostęp do aparatu? Moim zdaniem niepotrzebny, więc można sobie to odmówić. Chyba, że aplikacja się nie uruchomi, to trzeba będzie zezwolić. No zobaczymy. Odmów i mikrofon. Też raczej bym nie zezwalał na mikrofon. Chyba, że tam jest wyszukiwanie głosowe. No zobaczymy. Odmów. O, aplikacja się uruchomiła, więc te uprawnienia są niepotrzebne. Musimy tutaj przejść do serwisu, potwierdzić umowę jakąś licencję i mamy dostęp do aplikacji. Na początku muszę przerwać na chwilę. Jestem z Wami z powrotem. Przeszliśmy sobie do aplikacji. Na początku pokazują nam tutaj usługę Player Plus, właśnie tę płatną usługę Player. Co tutaj można sobie kupić? Jakie usługi dodatkowe tam nam oferują? Można sobie obejrzeć telewizję internetową po zakupieniu właśnie Player Plus. Nie? Dalej mamy właśnie informacje wszelkie na temat Playera Plus. Witaj w Player. Sobie poczytajcie, wy sobie poczytajcie, to ja nie będę tego wam czytał, sobie też czasu nie zajmować wam. Albo przeczytam. W aplikacji masz dostęp do najlepszej rozrywki podzielonej, gdziekolwiek jesteś, tak. Łatwa, intuicyjna nawigacja, tak. Łatwa, intuicyjna nawigacja, to jest dokładnie to samo. Poczytajcie sobie, zatrzymajcie sobie film i poczytajcie sobie te wskazówki. Nowa, bogatsza oferta, tak, bo wprowadzili niedawno taką jakąś nową ofertę, dzięki temu możemy tutaj więcej rzeczy obejrzeć. Zacznij korzystać z aplikacji i oglądać materiały wideo w player, tak jak chcę, tak lubisz, tak. Pomijamy, bo nie będę kupował płatnej aplikacji player i teraz mamy główny ekran aplikacji player w darmowej wersji, tak. I co my to mamy? To jest ekran główny. Tak, i tu nasze strony są na samej górze, nam przydają proponowane takie najpopularniejsze seriale, filmy. Jak widzicie, można sobie przewinąć najpopularniejsze seriale, filmy do obejrzenia lub inne programy dostarczone przez TVN albo takich partnerów jak Kodak Plus lub HBO. Bo TVN podpisał umowę właśnie z tymi partnerami, dzięki temu mogą udostępniać te materiały w HBO i Kanal Plus właśnie w
osób nie? Dobra, mamy podkategorię. Okej. Okay. Pod spodem, przepraszam, że tak zatrzymuję, ale no, no niestety no, muszę tak robić. Bo tutaj mi jakieś wiadomości pokazują się i tak dalej. Pod spodem mamy podkategorię treści, które mamy dostępne, nie? Fruszycy player, seriale, filmy, sport dla dzieci, programy telewizyjne dla dzieci, sport, kanały TV, czyli właśnie ta telewizja internetowa, Kanał Plus i HBO, nie? Pod spodem mamy jakieś popularne w player.pl, czyli właśnie w tej usłudze HBOD. Jeśli poglądałeś, sklepiłeś z TV, czy ten kata chyba, że ja mam takie, no nic, dobrze. Jeśli przegapiłeś TV, to mam, to tutaj mamy jakieś właśnie programy, które leciały niedawno w telewizji i może mamy też szybki dostęp do nich, żeby można było sobie je obejrzeć. To jest Chod w łapce i Top seriale, W klimacie zakochanych po uszy, czy jakieś miłosne seriale, programy, ostatnio dodane programy, Dzień Dobry TVN, może ci się spodoba, serialowy maraton, Best for 18+, czy do dorosłych programy, kolekcje, premiery w Player Plus, filmy na życzenie i kanały TV. Jest tylko taka podpowiedź. Jeżeli plus, widać plus obok jakiegoś programu, widać plus po lewej stronie, to znaczy, że ten program jest płatny. Jeżeli tego plusa nie ma, to znaczy, że ten program jest niedostępny. Ja używam, nie, dobra, dobrze. Tak, i po lewej stronie mamy menu i tu mamy menu główne, mój player, to jest fajna rzecz, która pozwala zalogowaniu się do usługi. Player, player TVN, oglądanie, kurczę. Dobrze, na zakładce głównej, tutaj w ekranie głównym, którą właśnie wam omawiałem przed chwilą, następną zakładką jest mój player. Ta opcja, ta funkcja po zalogowaniu się do usługi player pozwala na między innymi tworzenie tak zwanych profili, dzięki czemu z usługi player może korzystać cała rodzina na jednym koncie. Do 5 osób, te profile pozwalają właśnie nam na między innymi na usunięcie takiej sytuacji, że na przykład jeden brat ogląda, lubi seriale jednego rodzaju, a drugi lubi jednego drugiego rodzaju. I przez to właśnie nam tutaj ci twórcy wpadli na taką fajną rzecz, którą są profile. Właśnie pozwala to na między innymi właśnie utworzenie do 5 takich profili, dzięki czemu właśnie to rodzina 5-osobowa może korzystać właśnie z jednego konta player VN. No więc dobra, następną funkcją, która pozwala mój player, jest polubienie materiałów. Dzięki temu możemy szybko do nich wrócić i obejrzeć sobie na przykład jeszcze raz ten odcinek danego serialu programu. Tak? Następną funkcją jest kontynuowanie oglądania. Jest to genialna rzecz, gdyż możliwe jest na przykład przerwanie oglądania. Na przykład jedziemy gdzieś na przykład na wyjazd i potem możemy sobie dokończyć w wolnym momencie, na przykład podczas podróży. To jest genialna rzecz, mi się to bardzo podoba. Jak się o tym dowiedziałem, to
chętnie bym z tego skorzystał, ale TVP Stream tego nie oferuje. Niestety, konkurencja, nie? I ostatnią funkcją jest otrzymywanie, dopasowywanie materiałów, tak jak Spotify nam dopasowuje muzykę na podstawie tego, co już słuchaliśmy, to tutaj TVP Player pozwala na oglądanie podobnych materiałów, które mogą nam się podobać. Nie? Tak? Kolejną zakładką jest w aplikacji TVN Player program TV, czyli wspominałem już o tym, że TVN Player pozwala na oglądanie telewizji internetowej. Niestety jest to funkcja płatna, ale darmowy jest dostęp do programu TV, czyli EPG, czyli po prostu program telewizyjny, nie? Na 10 dni do przodu. Muszę sobie tego łyka napoju i zaraz wrócę do was. Dobra, do góry mamy oczywiście wyszukiwarkę. Możemy sobie przeszukać kanały, nie? Programy TV. I mamy jeszcze listę tych kanałów. Jest naprawdę bardzo dużo tych kanałów. Niestety wszystkie są płatne, bo jest tylko na plus po lewej stronie. Niestety. Ale po wykupieniu pakietu z telewizją można sobie oglądać telewizję. Nie? Też. Następną zakładką są już zakładki, które już pokazywałem, czyli kategorie materiałów dostępnych w TVN Player. Seriale, filmy, programy dla dzieci, sport. Big Brother, dla tych co nie wiedzą co to jest Big Brother, to jest tak zwany po polsku Wielki Brat, to jest tak zwany reality show, to jest też jak serial, tylko to jest takie bardziej, nie jest taka fabuła jak w serialu, tylko to jest takie bardziej prywatne, takie życie, takie z gwiazdami, czy coś w tym stylu, reality show to się nazywa. Kanały TV, to właśnie te kanały TV. To już pokazywałem. Można sobie przejść i obejrzeć. Zakupić tylko najpierw pakiet. Kanał Plus. Tutaj mamy treści dostarczane przez Kanał Plus, partnera Kanał Plus. I mamy dokumentalne, filmy, seriale, sportowe wydarzenia dla dzieci. I dla dzieci, więcej kategorii nie ma. Ale następną kategorią jest kategoria HBO. Czyli właśnie kategoria, w której dostarczane są treści i materiały przez HBO. Bo jak wspominałem na początku, TVN Player podpisał umowę z tymi dostawcami, dzięki czemu mogą dostarczać właśnie filmy HBO i Kanał Plus właśnie w swojej aplikacji. Nie? I mamy dokumenty, filmy, seriale, dla dzieci, bajki. Disneyowskie jakieś programy dla dzieci i styl życia. Teraz wam pokażę, jak to jeszcze działa, to przejrzymy sobie wszystkie te kategorie. A i to mamy wszystko. Aha, i w każdym, no i to mamy wszystkie kategorie. Jeszcze tylko wspomnę, że w każdej kategorii, jak sobie będziemy sobie w seriale na przykład, to pod kategoriami tutaj na tych niebieskich przyciskach są takie propozycje jeszcze dla nas, które się mogą nam spodobać. Nie? Polecane przez TVN Player i najnowsze odcinki. W przypadku każdej kategorii jest tak samo, więc nie będę się tutaj zagłębiał specjalnie. Wszyscy zainteresuje najnowsze programy, nie? I ulubione w TVN Fabuła. Jest taki kanał TVN Fabuła, taki jest nowy dosyć, ostatnio wprowadzony. Dalej mamy dla dzieci, bajki. Mamy Świnkę Pepę, tutaj proponują najnowsze odcinki i tele i kanały TV. Kanały TV dla dzieci. I tu mamy do dyspozycji Teletoon.
Plus i mini mini. Nie? HD. Swoją drogą, jak byłem mały, jak byłem dzieckiem, bardzo lubiłem oglądać właśnie mini mini. Jeszcze była, jeszcze to było cyfra plus chyba jeszcze była. Czy coś takiego było. Jeszcze był taki kanał Jetix, on się nazywał, tego kanału już nie ma, niestety, ale był taki kanał, który się nazywał Jetix. Już tego kanału niestety nie ma. To tak swoją drogą, tak, po prostu takie wspomnienia. Dalej mamy sport. I to mamy Eleven Sports, dostępny też, teraz dla właśnie na jeden z najlepszych kanałów na sportowych. Kanał Plus Sport, Kanał Plus Sport 2, sportowe emocje na żywo. O, mecze akurat są za darmo. Także jak ktoś lubi piłkę nożną, czy jakieś inne sporty, to bardzo fajnie, bo mecze mamy za darmo. Na przykład Lotto Ekstraklasa, to można kliknąć. Tylko się musisz pytać, to... Czasami mam problemy z internetem i czasami nie chce mi się to wczytać, cóż. Co jest? No nie wczytuję się, ale... Więc... Chyba, że to było na żywo i to już jest niedostępne. Czasami to też tak może być. Teraz to był tej ikony by nie było, nie? No nie będę musiał znać, kto ja, ale można sobie obejrzeć, bo próbowałem i działa, więc można sobie oglądać. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Ale po kolei. Dalej mamy właśnie Big Brother, czyli właśnie to reality show. Też mi się nie wczytało się, dobrze. Big Brother Arena to jest właśnie takie reality show. Dla tych, co wiedzą, to co to jest, to po prostu będą wiedzieli. Ja nie specjalnie oglądam, więc, ale mniej więcej czaję, więc wiem, co to jest reality show. To jest taki serial, to bardziej tylko taki bardziej właśnie z takimi gwiazdami. Dobra. Ale to jest odcinkowe, nie? Tylko to jest takie właśnie bardziej, takie reality show. No dobra. Mamy wszystkie te reality showy. Nie, możemy sobie przejrzeć według najnowszych i alfabetycznie. Te reality show. I jeszcze rozrywka, no bo wiadomo, reality show to jest rozrywka, nie? No to mamy w kategorii rozrywka, nie? To co dalej? Proponują nam tutaj to reality show. Jeśli przegapiłeś w TV, tylko u nas, tydzień 13, tydzień 12, 11 i wszystkie tygodnie właśnie tego reality show, jak widzicie. Aż do pierwszego. Nie? Wszystko jest dostępne za darmo, bo nie ma plusika po lewej stronie. Dalej mamy kanały TV, no to mamy właśnie te kanały TV. Tutaj akurat plusika nie ma, ale uwierzcie mi, że ten program jest za darmo. Kanały są płatne, już sprawdzałem. Wszystkie kanały sprawdziłem i wszystkie są płatne, niestety. Kanał Plus i HBO to już wam pokazałem, więc nie będę do tego wracał. Dalej mamy ustawienia aplikacji, tutaj mamy wersję programu. Informacje na temat wersji i twórców. Trendlog, nie? Dalej mamy regulamin, usługi TVN Player. Sobie można poczytać, dla tych, co po prostu lubią wiedzieć wszystko, co i jak, to można wrzeć. Polityka prywatności. Tak samo, to jakieś informacje na temat zbierania i przechowywania danych przez TVN Player. Pomoc i kontakt, czyli można sobie wejść na stronę internetową i wejść tutaj, poczytać na to jakąś pomoc, jak coś nam nie działa, skontaktować się z twórcami, z TVN-em, jak coś nam tutaj nie funkcjonuje, albo mamy jakiś problem,
tutaj mamy działy pomocy, oferta player, poznajmy się, kwestia techniczne, płatności, zarządzanie kontem, PayerPlusBox, to jest takie urządzenie, PayerPlusBox to jest taki dekoder, to wygląda jak dekoder, to jest takie urządzenie, które sobie możesz zamówić, nie? I oglądać telewizję internetową właśnie na telewizorze. Jeżeli nie posiadasz telewizora smart, to możesz dokupić właśnie taki telewizor, taki dekoder i oglądać właśnie telewizję internetową, a inne programy VOD właśnie na tak telewizorze. I jeszcze tutaj ITI News, jakiś New Vision SA w sklepie player.pl. No, no to jakaś tutaj taki partner pewnie. Sprawdź pakiety, zaraz wam też pokażę te pakiety. Dobra, ale po kolei. Dalej mamy wycofanie zgody, no bo ze względu właśnie na to RODO, żeby oglądać filmy za darmo, trzeba się zgodzić na pewne te zasady. Kiedyś tego nie było, bo nie było tego wszystkiego jak RODO. Teraz się pojawiło, jak wiadomo, nie? I trzeba się zgodzić, potwierdzić zgodę na jakieś tam przetwarzanie danych, nie osobowych, bo to niestety jest wymagane, żeby można oglądać filmy za darmo, nie? Jeżeli będziemy chcieli to zrezygnować z tego playera i nie będziemy chcieli oglądać playera, to musimy to wycofać. No, mamy prawo do tego. Teraz. Kiedyś tego nie było i jak chcieliśmy zrezygnować, to po prostu wyłączaliśmy i koniec. I gdzieś te dane gdzieś lądowały. A teraz możemy to wycofać i dane zostaną skasowane. To urządzenie, te informacje na temat telefonu, urządzenia, na którym jest uruchomiona aplikacja, urządzenie LG, moje urządzenie, wersja systemu Android, wersja aplikacji, konto, nie jestem zalogowany, zaraz wam pokażę, co to daje, to logowanie, procesor urządzenia, adres IP urządzenia, lokalizacja, kraj, data i godzina, root, czy urządzenie jest zrootowane, w moim przypadku tak, DRM, to jest takie zabezpieczenie, które powoduje, że nie można tych filmów zhakować, podrobić, nie? Bo one są sobie zabezpieczone przed kopiowaniem. Digital Rights Management, to jest po angielsku chyba, to jest takie zarządzanie DRM, nie? Digital Management, Rights Management, czyli zarządzanie prawem autorskim, nie? Dobra. Rozdziel to z ekranu, telefonu i kod serwisowy urządzenia, nie? Masz pytanie, skontaktuj się z centrum pomocy, player, powyższe dane zostaną zweryfikowane twojego zgłoszenia. No to możemy sobie napisać wiadomość, maila, nie? Do twórców, żeby po prostu było coś jak fizycznie, tak z aplikacją, nie? I jeszcze możemy włączyć tak zwane, tutaj się możemy z tego miejsca jeszcze zalogować. Teraz to zrobimy z poziomu ustawień. Możemy sobie wyłączyć dekodowanie tak zwane, czyli co to jest dekodowanie? Dekodowanie to jest po prostu odtwarzanie filmu, nie? I tu możemy zdecydować, czy ten film ma być odtwarzany sprzętowo, czy programowo. Co tu daje? No tu daje to, że jak włączymy sprzętowe dekodowanie, to odtwarzaniem filmu zajmuje się... Przepraszam, ja muszę wziąć na chwilę łyka jeszcze z powrotem, bo mamy pośrednie męcze. Dobra. Jak włączymy sobie sprzętowe dekodowanie, to odtwarzaniem filmu zajmuje się telefon. Urządzenie, procesor, urządzenie. A jeżeli sobie wyłączymy dekodowanie sprzętowe, to odtwarzaniem zajmuje się program, aplikacja, system,
Android. Nie? Ja polecam sobie włączyć to sprzętowe dekodowanie, dzięki czemu jak mamy filmy z wyższej jakości, rozdzielczości, to nie będzie czegoś takiego, że te filmy się będą albo przycinały, albo coś takiego się będzie działo, nie? Jakieś artefakty obrazu mogą się dziać, ale jeżeli masz starszy telefon, który nie obsługuje sprzętowego dekodowania, bo są takie, to musisz to wyłączyć, bo to jest właśnie ta opcja, bo jeżeli zostawisz to włączone na telefonie, który tego nie obsługuje, mogą się pojawić jakieś problemy. Albo się ten film nie włączy wcale, albo nie będzie obrazu, albo będą jakieś będą inne problemy. Więc jeżeli masz jakieś problemy z odtworzeniem wideo na starszym telefonie, to musisz to dekodowanie wyłączyć, żeby nie było problemu, nie? Albo włączyć, jeśli jest wyłączony. Ja miałem to domyślnie włączone, więc ja to tak zostawiam. Jeżeli masz jakieś pytanie, to się do mnie zwróć. Przepraszam, bo z tym czałem. Musiałem na chwilę tutaj zrobić. No, przepraszam, bo z tym miałem jakiś problem. No, ale już jestem z powrotem. Dobra, jedziemy dalej. Z zabawą, z playerem. I tak, pokażę wam, jak to działa to odtwarzanie tych filmów, tak? Więc sobie wybierzemy jakiś film. No, chociażby jakiś serial, nie? Tu. Chodzi tylko o przykład. My bierzemy chociażby tego Big Brothera, bo to jest za darmo dostępne. Wszystkie pierwsze z brzegu, bo to jest darmowe. I teraz mamy tak, wybieramy sobie jakiś, wybraliśmy sobie jakiś film. Nie? I teraz mamy tak, dostępne mamy odcinki, jeżeli to jest serial. Jeżeli to jest film pełnometrażowy, bo też tutaj takie są. Dostępne to nie będzie takiego czegoś, jak odcinki. No i mamy informacje na temat danego filmu, czy programu, czy serialu, czy też po prostu opis, nie? O czym ten serial jest. I jeszcze jest polecane, zakładka polecane, czy po prostu podobne programy do wybranego, nie? I tak, i mamy możliwość odtworzenia filmu. Po prostu klikając play, nie trzeba się logować, żeby oglądać, więc klikamy play. Ładuje się. Na początku będą reklamy, więc trzeba będzie przeczekać te reklamy, bo jest darmowa wersja. Ja zaczynam nagrywanie, przeczekam te reklamy i wam pokażę, że to działa. No jak widać, program leci, działa, więc przeczekamy reklamy, program działa, więc nie będziemy się tym rozwodzić. Tutaj mamy pauzę do zatrzymywania programów, nie? Dalej mamy ustawienia, czyli po prostu wyboru jakości. Jeżeli mamy płatne konto, to coś sobie możemy wybrać między jakością zwykłą, albo najwyższą, albo słabą. Jeżeli jest darmowa, to jest dostępna tylko jakość słaba i średnia, nie? A w płatnej wersji jest dostępna jeszcze wysoka jakość, nie? Jeżeli tutaj będzie serial oglądany, to będzie tutaj obok tej zębatki jeszcze taka strzałka do przesuwania odcinków, nie? Do przewijania do następnego odcinka. Do góry mamy wyłącznik tego programu, krzyżyk. Jak to zamkniemy, to wyłączymy sobie te ustawienia. Ogłoszenia Agnieszka i Maciek są osobami. Uruchomimy sobie odtwarzanie, nie? No więc tak to działa. Można sobie oglądać fajnie VOD od TVN, nie? Mamy opis, jeżeli sobie przewiniemy. Przesuniemy palcem opis tego programu, a ja wybrałem Big Brother. Więc tutaj mam opis tego Big Brother. To jest taki reality show. Dlatego oboje muszą. Włączę sobie, żeby nie nam tutaj nie przeszkadzało. O. I co tu jeszcze wam pokazać? Do góry oczywiście w każdym momencie mamy, jak przybędziemy tutaj z TVN Playera, to mamy zawsze wyszukiwarkę. Możemy sobie wyszukać.
ostatnio wyszukiwane. Mamy jeszcze i możecie zainteresować się takie podobne do ostatnio wyszukiwanych programów, nie? I możemy sobie przeszukać całego playera. Nie? No, no i to byłoby to wszystko, co tu jeszcze wam pokazać. Aha, te pakiety, ale te pakiety to muszę wam pokazać na przeglądarce internetowej, na komputerze, bo to będzie mi wygodniej pokazać, nie? Jeszcze po zalogowaniu się na konto, się zalogujemy, możemy się zalogować za pomocą Facebooka, konto na Facebooku, konto Google i normalnie, standardowo za pomocą e-maila, nie? Ja się zarejestrowałem za pomocą Facebooka, więc muszę się zalogować za pomocą Facebooka, więc tak zrobię. Tak, loguję. Czyli trzeba poczekać. O, dobra, jestem zalogowany. I co tu jeszcze nam dodało? Teraz, właśnie te profile, o których prędzej wspominałem, czyli dodawanie właśnie profili użytkowników. Domyślnie jest profil domyślny, czyli taki główny. Tego właśnie właściciela konta i tu sobie możemy sobie ten profil domyślnie uruchomić, nie? Zarządzać profilami, czy po prostu możemy sobie ten profil tutaj wyedytować, wybrać jakąś grafikę, która będzie go reprezentowała. Możemy tą nazwę zmienić, jak nam to nie pasuje. I dodać nowy profil, na przykład test. Sobie tu wpiszemy test. Tak. I grafikę wybieraj jakąś, na przykład takie oczy, czy coś takiego. Stwórz profil. O, i mamy test, i możemy teraz na ten test wejść. Kliknąć test, i mamy profil test. Tego użytkownika o nazwie test. Nie, także tak można sobie stworzyć do 5 profili. Dzięki temu można sobie przełączać się między, na przykład brat sobie, jak będzie chciał obejrzeć albo nasze dzieci, będę chciał sobie bajkę włączyć, to mogą włączyć, mogą otworzyć profil dzieci i sobie obejrzeć, będą miały dostęp do swoich bajek, nie? A jeżeli będzie chciał na przykład twój kolega coś obejrzeć, to będziesz mógł sobie mu włączyć, otworzyć własny profil dla kolegi i on sobie będzie miał swoje tam treści, swoje ulubione, swoje tam takie podobne materiały do niego zastosowane, nie? Także właśnie fajna sprawa. Nie trzeba osobnych kont stworzyć, nie? Player, żeby się przylogowywać na sposób. Właśnie bardzo fajna sprawa. Mi się to bardzo podoba też. Dobra, co tu jeszcze? Co jeszcze? Właśnie po zalogowaniu dodali nam tego mojego playera, czyli właśnie tam dodawanie do ulubionych. Wybierzemy jakiś serial, obojętnie jaki. Kliknę sobie tutaj na serduszko. I teraz będę miał go tutaj w ulubionych. Proszę, mam. Mogę sobie kliknąć i szybko do niego przejść. Jeżeli będę chciał go usunąć, to muszę wejść do niego i tutaj odznaczyć to staruszko. To nie będę już go miał. I jeszcze jest kontynuowanie. No tutaj akurat jak widzicie bajkę włączyłem komuś, więc ta bajka nie została obejrzana do końca, więc jak widzicie tutaj mamy bajkę do obejrzenia do końca, nie? Jak ją obejrzymy do końca, to ona tu zniknie z tej pozycji, nie? Z tej listy. No, co dalej? Po zalogowaniu już mamy opcje pobrane, ale to pobieranie akurat nie obczaiłem tego, jak to pobierać, więc ja nie umiem tego skorzystać. Robiłem się ten tydzień, nie umiałem tego ogarnąć. Jak ktoś wie, jak tego używać, to chętnie się dowiem. To piszcie w komentarzu, że się dowiem. Chętnie się nauczę. Jeszcze mamy program TV, no to już te wszystkie opcje tutaj, co pokazywałem, to już są dostępne też bez konta, nie? Te dwie strzałki, to jest właśnie to wybieranie tych profili. Tutaj sobie możemy przełączać między profilami. No, no i to byłoby generalnie wszystko, jeżeli chodzi o aplikacje na Androida. Odnośnie TVN Player. Jeszcze są te pakiety, ale te pakiety pokażę wam na komputerze, nie? Także widzimy się na komputerze. Przy komputerze pokażę wam te pakiety jeszcze szybko, nie? Jakie są dostępne.
do wykupienia, nie? Bo to trzeba wykupić z poziomu przeglądarki na komputer. No jest takie to głupie rozwiązanie, moim zdaniem powinno to być też w aplikacji na telefonie, a niestety takiego czegoś nie ma. Trzeba wejść na komputer i tam to kupić. Może kiedyś się pojawi. Także zaczynamy, widzimy się przy komputerze, pokażę wam te pakiety jeszcze, nie? Więc widzimy się przy komputerze w aplikacji internetowej na przeglądarce. Jestem przed wami, idziemy zaraz, otworzymy sobie teraz tego player.pl na przeglądarce internetowej, żeby pokazać wam te pakiety, jakie tu są do wykupienia, nie? Więc otwieramy przez przeglądarkę player, wpisujemy player, tak jak ja wpisuję player, player.pl i klikamy Enter. Linka do tej strony też wam dam ewentualnie, jakbyście mieli problem. Tak? Tutaj też sobie możesz oglądać, ja tego ludziom nie będę pokazywał, żeby zobacz, żeby to się nie trwał za długo. Możesz sobie oglądać też filmy tutaj na tej stronie, w przeglądarce na komputerze, ale żeby to działało, musisz sobie wyłączyć tutaj w przeglądarce rozszerzeniach wszystkie blokery reklam. Bo inaczej ci nie, ta strona, nie, te filmy nie będą działały. Nie? Potem jak sobie wyłączysz, to sobie musisz zrestartować przeglądarkę, wejść raz na tą samą stronę. Tak, PL. I teraz te filmy ci się będą wczytywały. Dobra, i teraz tak, żeby wejść w pakiety, trzeba się zalogować. I zaloguję się za pomocą Facebooka, bo tak się rejestrowałem. Możesz się za pomocą Google zalogować i jeszcze za pomocą maila. I tu masz jeszcze linka do rejestracji, żeby możesz się zarejestrować. Szybko, nie? Wygodnie. Ja się zaloguję, bo już konto mam. Tak, jestem zalogowany, wybieram profil domyślny. Jak widzicie, mamy profil test, który utworzyłem też w aplikacji. Ja wybieram sobie profil, ten domyślny, czy ten mój, ten główny. I teraz tak, żeby wejść w pakiety, musisz wejść sobie w menu, tutaj po lewej stronie. Wybrać sobie tutaj pozycję Kup Player Plus. I tu masz dostęp do pakietów płatnych. Zaraz wam pokażę, jakie tu są te pakiety, jakoś się muszę wczytać. O, są, dobra. Mamy tak, pakiet start za na 9, na 10, na 7 dni bez opłat, a opłata jest potem 10 zł za 30 dni. I tu mamy sobie, poczytajcie tutaj, co ten pakiet daje. Daje, mamy pakiet start na 120 dni za 30 zł za płatność jednocykliczna, a 45 zł płatność jednorazowo. Tutaj mamy pakiet start extra na 30 dni, płatność cykliczna za 20 zł. Kartą płatniczą i 25 zł płatność jednorazowa. Te ceny się mogą również zmieniać. Ta czas nagrywania, takie są ceny. Jak ty będziesz oglądał ten film miesiąc później, to te ceny się mogą oczywiście zmienić, nie? Także to są ceny na czas nagrywania filmu. Dalej mamy pakiet Start Extra za 60 zł, jest teraz akurat promocja, bo normalnie kosztuje 90, teraz jest promocja na 60 zł, na 120 dni. Tutaj mamy pakiet Best TV, to jest właśnie ten pakiet telewizyjny z kanałami telewizji internetowej na 30 dni. 30 zł za płatność cykliczną i będzie 45 płatność jednorazowo. Kanał Plus pakiet 45 zł płatność cykliczna kartą i 50 zł płatność jednorazowa.
Dalej jest pakiet Max, to jest taki bardzo bogaty już. On jest dosyć drogi, ale oferuje, jak widzicie, jak będziecie teraz podczacie, wszystko oprócz telewizji internetowej. Czyli tutaj mamy 65 zł płatność jednorazowa na 30 dni kartą i 70 cykliczną, przepraszam, i 70 zł płatność jednorazowa, jak tu widzicie. Sobie każdy pakiet możesz tutaj otworzyć i poczytać najwięcej na jego temat. Nie będę się rozpowiedział na temat każdego pakietu, bo ich jest dużo. Dalej mamy Unlimited, czyli pakiet taki pełny, czyli wszystko zawierające, wszystko. Wszystkie treści. Tak. Dokładnie. I co my, tak, mamy Unlimited za Nobu, jest promocja, czy cena, jak widzicie, ze 120 zł na 80 zł na 30 dni. I tu mamy rekomendowany dla posiadaczy Player Plus Box. A, to jest tego dekodera, o którym wspominałem w aplikacji, nie? Rozmawiałem aplikację. Ale jak nie masz tego dekodera, to sobie możesz też ten pakiet kupić, także spokojnie. Nie? Pakiet Unlimited właśnie zawiera wszystkie treści. 80 zł na miesiąc, także to już nie jest mało, nie? I jeszcze dalej mamy pakiet HBO, czyli pakiet zawierający treści od HBO. Wyłącznie. Przycena z 28 zł na 20 na 30 dni. Opcja dodatkowa dostępna dla pakietu Staff Extra. No tutaj to jest taki pakiet jeszcze dodatkowy, dołączony jest, połączyć go można z pakietem Staff Extra. Tutaj jest wyżej z tym pakietem. Nie. I jeszcze mamy pakiet Eleven Sports, czy jeżeli Ciebie interesuje wyłącznie sport, to sobie możesz wykupić tylko sport i on kosztuje 15 zł na miesiąc. Właśnie opcja dodatkowa lub pakiet Stand Alone. No, to jest taki pakiet wyłącznie zawierający kanały sportowe, nie? Jakieś treści ekskluzywne związane ze sportem. Warto sobie rozważyć, jeżeli interesuje Cię wyłącznie sport, nie? Dalej mamy kanały Plus, kanał Plus za 15 zł na miesiąc. BoxPlay, czy FoxPlay, przepraszam. To jest taki, Fox to jest taki kanał telewizyjny z filmami, takimi pełnometrażowymi. Jeżeli Cię interesują kanały Fox, tylko właśnie filmowe kanały telewizyjne, albo jakieś treści, takie filmowe bardziej, to sobie możesz dokupić pakiet Fox Play i on zabiera właśnie kanały Fox i filmy. Kosztuje 20 zł na miesiąc. I jeszcze ostatni pakiet, kolekcja National Geographic za 10 zł na miesiąc. Nie? Sobie warto tutaj popatrzeć, poczytać, zobaczyć, jakie są te pakiety i zdecydować, czy może sobie kupisz jakieś, nie? Dalej mamy właśnie rekomendowane pakiety, te pakiety polecane przez twórców, promocje, możemy sobie wejść i poczytać, jakie są promocje, jak są. Czasami warto sobie to wejść, zobaczyć, nie? Czy się pojawiają jakieś promocje. I może się nadarzy okazja na coś ciekawego. I ostatnią filmą rzeczą jest filmy na życzenie, czyli po prostu VOD. O, i mamy różne takie filmy, można w pojedynczy film sobie wykupić, dostęp do pojedynczego filmu. Nawet jak widzisz, na przykład tutaj masz, czyli Kogel Mogę 3. I ten film kosztuje 10 zł na 48 godzin.
Jeżeli chcesz jakiś film, to obejrzysz tylko jeden na jakiś czas, na przykład na Europie, to sobie możesz tam wykupić film jeden tylko i obejrzysz go tylko za, obejrzysz tylko za 2 dni i koniec, nie? Możesz sobie dodać do koszyka więcej filmów i zapłacić, nie? Jak to mam po przelewem? Ja zobaczymy, czy przelew jest dostępny. Trzeba wypełnić oczywiście te wszystkie pola. Transakcje wykonać za pomocą karty chyba tylko. Teraz ja chcę z tego wyjść. O, dobra. No, ajajaj, tam nie chcę się to wyłączyć. Dobra, to wyłączę przeglądarkę całkiem. Tak, to jeszcze player. Przepraszam, to jeszcze player.pl pokazuje, przedstawia nam, umożliwia na komputerze. Zaraz wam pokażę. No oczywiście to oglądanie, to jak sobie wybierzemy jakiś tutaj program informacyjny i mamy tutaj wszystkie programy, nie, co można poprzeglądać. Jak nie ma plusa, to sobie można obejrzeć za darmo. Otwieramy. Klikamy sobie oglądaj, oczywiście będzie reklama na początku, nie? Jest reklama. Ja to sobie wyłączę, bo jak widzicie, jest reklama. Jak się skończą reklamy, to będzie film. Tutaj mamy głośność filmu albo programu. Pełny ekran, można włączyć. Wszędzie pod spodem są reklamy, jak widzicie, no bo to jest wersja darmowa. Jak się skończą tamte reklamy, które leciały, to zacznie lecieć program, który wybraliśmy. Więc nie będę się na ten temat rozwodził. Tak samo jest ze wszystkimi kategoriami. Tutaj mamy właśnie dla dzieci, sport, Big Brother. Moje konto, tutaj sobie możemy zarządzać tutaj danymi, naszymi z pakietami, urządzeniami, które na których oglądamy. Tak, możemy sobie zapłacić za pakiety, które mamy wykupione, albo zrezygnować z pakietów. Można dodać kartę płatniczą. Historia właśnie tutaj tych transakcji, jeżeli kupiliśmy coś kiedyś, możemy sobie przejrzeć. Nie? Co dalej? Oglądaj na TV, to można sobie wysłać zdalnie z komputera na telewizor. Program ten, jakiś program albo film, to wybieramy model producenta telewizora i postępujemy zgodnie z instrukcjami, które tutaj nam się pokazują. Nie? I wpisujemy kod, który się pojawi na telewizorze. Jeżeli go to wpiszemy, to na telewizorze uruchomi nam się player i będziemy mogli obejrzeć sobie film. Nie? Tam wybrany przez nas program telewizyjny. Pomoc i kontakt, to już wam pokazywałem na telefonie, jak to wygląda. To jest po prostu support playera od TVN-u. Tylko się musi to załadować, bo to jest... Czasami ta strona działa topornie bardzo i tak się czasami przycnie, ale się załadowało. I mamy centrum pomocy i mamy dostęp właśnie do wszystkich tutaj działów pomocy. Więc nie będę tego tutaj omawiać. Można sobie tutaj przeszukać pomoc, szukać jakiś problem, jak mamy. Nie? Dalej w menu mamy. Właśnie te seriale, te wszystkie te filmy, te kategorie filmów. Zakładka TVN, te właśnie te treści dostarczane przez TVN, Kanal Plus i HBO. Mój player to jest właśnie te nasze ulubione, albo do obejrzenia na później. Nie do, do dokończenia. Film, jak widzicie bajkę tutaj komuś łączyłem dziecku. Jakim, no moim znajomemu. I jak widzicie, jest to do dokończenia, obejrzana została do końca, więc jest do obejrzenia.
Jeżeli nawet bym teraz włączył i dokończył, to nawet zniknie z tej listy. Mamy jeszcze ulubione, tak sobie tutaj klikniemy na serduszko, albo w aplikacji, albo właśnie na stronie filmu. To się nam pojawi z powrotem. To nam zniknie, no na tej liście ulubionych się pojawi, tak. Tylko ta strona to się nie tak czytnie. Ona jest słabo zoptymalizowana, ta strona. Ulubione, kontynuowanie do oglądania. Najpóźniej i moje zakupy, czyli po prostu te pakiety, które wam pokazywałem, historia transakcji i tak dalej. Kanały TV, czyli właśnie telewizja internetowa, jeżeli sobie wykupimy, możemy sobie wybrać i obejrzeć kanał jakiś, też na komputerze. Dalej mamy dostęp do programu telewizyjnego na 10 dni do przodu, na 7 dni do przodu, czyli na tydzień do przodu, tak? Możemy sobie przejrzeć kanały, tutaj przewijać dni w tym miejscu, zobaczyć co będzie wyjechało. Nie? Nic szczególnego, więc nie będę się na ten temat rozwodzić. Tylko teraz znowu mi się ta strona przyczyciła, bo ona jest tak słabo zrobiona. Tak, bardzo ciężka jest ta strona. Jak masz jakiś słabszy komputer, to się może to bardzo trochę przyciąć, nie? No i mamy jeszcze TVN International, czyli opcja umożliwiająca oglądanie TVN-u za granicą. Taki specjalny pakiet, który pozwala na oglądanie telewizji za granicą, nie? Przez internet. Można sobie kupić TVN Extra HD i TVN. Jeszcze TVN 24 jest ostatni, nie? Te trzy kanały są. I można sobie tutaj poznać ofertę i żeby zdecydować się i kupić, nie? Telewizję do oglądania za granicą. I ostatnią rzeczą jest, którą chciałbym wam pokazać, jest to z pakietem, którą pokazałem. O, voucher. Zrealizuj voucher. Voucher to jest taka specjalna zdrabka. Można sobie kupić w Empiku albo w jakimś innym tego typu sklepie, w kiosku, zdrabkę do zdrapania. Zdrapujesz taką zdrabkę, wpisujesz tutaj kod. Jeżeli sobie kupiłeś zdrabkę na przykład z pakietem TV na miesiąc, to sobie możesz tutaj wpisać kod i masz dostęp do telewizji internetowej na miesiąc. Bardzo fajna rzecz dla tych, co po prostu nie chcą prądować żadnych kart kredytowych, nie? No i dowiedz się więcej, to po prostu pomoc. Informacja wszelkiego rodzaju na temat usługi w TVN Player. Nie? O! Player Plus, tej płatnej wersji. Można sobie tutaj poczytać szczegółowe dane, co ona oferuje, jakie są pakiety, nie? Jakie możliwości i tak dalej, nie? Więc nie będę wam tutaj zawracał głowy, sobie poczytajcie, zatrzymajcie film albo sobie sprawdźcie, nie? Tak, że ja będę się spowoli, będę żegnał z wami chyba, bo nie będę przedłużał. Na górze tutaj mamy jeszcze profile, nie? Możliwość zarządzania. O, przepraszam, tutaj powiadomienie dostałem z telefonu, z jakiejś aplikacji. Nie zwracajcie uwagi na te dźwięki. Tutaj mamy zarządzanie profilami, zakupy pakietów, urządzenia, moje dane, czyli można tutaj sobie zmienić hasło na przykład, albo jakieś inne dane, pomoc i wylogowanie się. Tutaj mamy serduszko, czyli nasze ulubione filmy, albo do obejrzenia. I na końcu jest wyszukiwarka, można sobie przeszukać całą usługę VOD Playera, TVN, dzięki czemu mamy wygodny dostęp do wszystkich treści, nie? To jest z tego poziomu można sobie wyszukać coś, nie? Na przykład. Zobaczymy, czy ten program jest dostępny. Jest Gadget, czyli taki program
gadżet dla TVN Turbo jest dostępny do oglądania, można sobie obejrzeć za darmo, będzie było plusika po lewej stronie, działa, tylko są reklamy, będą za chwilę, więc nie będę was znęczył reklamami. No i to byłoby wszystko, więc teraz na koniec sobie wylogujemy z osłonki player.pl, klikamy wyloguj się. O, jest wylogowałem się, więc zamkniemy teraz przeglądarkę i będę się z wami powoli żegnał. Przedstawiłem wam usługę player, nie? W jaki sposób tutaj na telefonie i na komputerze. Przepraszam na górę tam za jakieś problemy, takie przerywanie filmów, wyłączanie, ale ja mam taką wadę wymowy i czasami muszę przerwać, bo ja mam problemy czasami z mówieniem. Więc przepraszam was za to, że macie jakieś trudności, to po prostu piszcie, to ja wyjaśnię jeszcze raz. To ode mnie niestety nie zależy, to przerywanie, więc to jest ode mnie niezależne. Więc to niestety moja niepełnosprawność to powoduje. Więc przepraszam was z góry za to. Nie krytykować mnie za takie przerywanie, bo to mówię, to nie ode mnie zależy. No ja się z wami jeszcze raz żegnam, do zobaczenia, lajkujcie, udostępniajcie filmy, nie? Piszcie komentarze. Do zobaczenia, cześć.